Szykują się zmiany. Zebrał się zarząd po wybory szefa klubu KO. Mówi się o potrzebie przesunięcia głosowania. W piątek po południu 25 września, zebrał się w Warszawie zarząd Platformy Obywatelskiej. W partii pojawia się coraz więcej głosów mówiących o potrzebie przesunięcia wyborów szefa klubu Koalicji Obywatelskiej. Za takim rozwiązaniem optują m.in. wiceszef Tomasz Siemoniak oraz część kandydatów na szefa klubu. Wybór nowego przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej w miejsce lidera Platformy Borysa Budki to główny temat obrad władz PO. Zarząd ma m.in. omówić projekt zmiany w regulaminie klubu KO, by umożliwić głosowanie parlamentarzystom, którzy z różnych względów, głównie zdrowotnych, nie będą mogli uczestniczyć w piątkowym zebraniu klubu. Jak informował dziennikarz interim.pl Łukasz Szpyrka, w grze o stanowisko nowego szefa klubu jest pięcioro kandydatów, a faworytem na dziś jest Cezary Tomczyk. Nie wszyscy obecni jeszcze w czwartek 24 września, wydawało się, że głosowanie nad obsadą funkcji szefa klubu w piątek jest pewne. Po południu posłowie Koalicji Obywatelskiej otrzymali SMS-a z zawiadomieniem o planowanych wyborach. W Platformie jest jednak coraz więcej głosów mówiących o tym, że głosowanie należałoby przełożyć ze względu na absencję niektórych posłów i senatorów. Trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, w której wszyscy będą mogli głosować, czyli doprowadzić do zmiany w regulaminie umożliwiającej wprowadzenie pełnomocnictw czy jakiejś formy zdalnego głosowania. Wtedy w bliskiej przyszłości, pewnie nie dziś, bo głupio zmieniać zasady i od razu je stosować, nie każdy może się na nie zgodzić, dokonać wyboru, demokratycznie z debatą, bez zbędnych emocji, powiedział dziennikarzom Siemonial. Pogląd ten podzielają także niektórzy kandydaci na przewodniczącego klubu. Logicznym byłoby ustalenie dzisiaj kalendarza. Wybory szybkie, ale dziś to chyba byłoby przedwczesne, ocenił Sławomir Neumann, który potwierdził zarazem wolę ponownego ubiegania się o funkcję szefa klubu w zeszłej kadencji Sejmu kierował klubem parlamentarnym PO-KO. Urszula Augustyn, która również zamierza startować w wyborach na szefa klubu, podkreślała z kolei konieczność zachowania standardów. Dzisiaj trzeba rozpocząć procedurę wyborczą, uzgodnić cały kalendarz, jak to ma wyglądać. Przyjmujemy regulamin, wiadomo, że od tego regulaminu ktoś może się odwołać i to wszystko w demokratycznej partii, demokratycznym państwie powinno mieć swoją kolejność, tłumaczyła posłanka. Tomczyk nie chce zwłoki, zwolennikiem szybkich wyborów szefa klubu jest natomiast Cezary Tomczyk. Chciałbym, aby dzisiaj się to rozstrzygnęło, powiedział dziennikarzom, pytany, czy w piątek klub powinien wybrać swojego przewodniczącego. Poseł i członek zarządu PO Robert Kropiwnicki przyznał, że skoro wprowadzane są zmiany w regulaminie, to może to przeciągnąć trochę procedurę. Wtedy, jak dodał, wybór szefa klubu nie nastąpiłby w piątek.